Jedziemy na miejscówkę. Maćka Oplem po remoncie. Taki teren. Wszystko się budzi do życia. Ryby też. Nie ma takiego terenu chyba, przez co by tu nie przyjechało tu twoje teraz, auto, co? Tu będzie teraz. Uważaj tu, uważaj. A? Ty jak oni tu wjechali? Ale teren. Zabijasy, ty. Moje trasy busem to nic w porównaniu do tej trasy. Ilka mówi do mnie. Tak, wyjedziecie na ryby, wyjedziecie pojeździć autem. Szałas zrobiony, zobacz. Aha. A te dzieciaki sobie pewnie porobiły. Albo te wariaty myśliwe, myśliwi. Też dobrzy, nie? O. Tak jak i my. Ale miejscóweczka. Tam była. Widzisz? Pite było wczoraj? Co? Pite było wczoraj, czy nie pamiętasz? Śmieję się. Zajebiście duża miejscowa. Tak? Nie wiem, czy nie tu, kurde, właśnie. Gdzieś tu wieszałem, kurczę. W las? Wiaderko wieszałem, wiesz? Tylko, kurde, już nie widzę tego wiaderka, który może ściągnął. Czekaj, ja się przejdę zobaczyć, kurczę. Jesteśmy dzisiaj na sekretnej miejscówce, którą wyczaił Maciek. Wygląda ona tak. Jest już pierwsza ryba, moczy się w siatce, jest to krąb. Łapiemy niezbyt daleko od brzegu. To jest Maciek, łowca pierwszej ryby. I będziemy walczyć. Dzisiaj dzień konia, trzeci krąpik. No jeszcze nie wiadomo, czy to krąpik. Mi się wydaje, że krąpik. Zaraz zobaczymy. No, bo dwa już były, to pewnie trzeci też krąpik. Zaraz zobaczymy. Zaczęliśmy nagrywanie, jak się zaczął ostry biur, ledwo zarzucił i już następny. No jest krąpik, ale mniejszy. Taki mniejszy, ale wagę robi. Wagę robi, Maciek, nie? No pewnie, kurde. Następny Maćka, któryś to już z kolei nasz. Cały czas krąpie, ciekawe co tym razem. Krąb? Cały czas takie jeden w jeden, nie? Tak, jeden rocznik idzie.
Majóweczka i feder. Pięknie, górna warga. Aha. Pięknie zacięty. Wszystko zbieramy do siatki, potem wam pokażemy, ile się dzisiaj połapało. Zanęta wygląda tak, nie będziemy zdradzać receptury. O. I jeszcze widok na miejscóweczkę. Piękna miejscóweczka. Pogoda jak zamówiona. Na razie przestój. Generalnie złapaliśmy po 15 sztuk ryb. Ja dwie ukleję. O konia reszta krąpie. Maciuś same krąpie. Dzień dobry. Niedługo kończymy. Zanęty już brak. Dużo brań. I na koniec pokażę wam, cośmy połapali. Wyciągniemy, poważymy. Będzie dobrze. Kończymy łowienie. Bartek właśnie wyciąga siatkę. Zobaczymy, co tam w tej siatce jest, co się nam udało złapać. Myślę, że parę sztuk trochę niewielkich, ale myślę, że parę sztuk jest. Zaraz je przesypiemy do wiadra. Zważymy. Myślę, że jak na 3,5 godziny łowienia to jest całkiem to nie, niezły to nie jest źle. Co mamy? Mamy, nie wiem, weź to odczytaj, bo ja nie widzę. Prawie 5 kilo. Prawie 4, 5 kilo. 4700. No, czyli jakieś bez wiadra to jakieś 3,5 kilo ryb. Remis po 15. Remis po 15 sztuk. I honorowo. Rybki oczywiście idą do wody z powrotem. Poszły. Poszły. Parę niedobitków, ale... I kończymy łowienie na dzisiaj. Zwijamy się do domu. Z pozdrowieniami Feather Fanatics.